Krystian Kuźma, Tyson z nami. Cieszymy się, choć no wiemy dobrze, że tak jak to zostało już powiedziane na ważnym, troszkę nerwowo było ostatnio, jeśli chodzi o twoją osobę, ale finał jest, a ty widzę gotowy, zmotywowany, co, pełen werwy do tego, żeby w tym finale pokazać znów te swoje wszystkie umiejętności. Tak, jestem gotowy na maksa, robimy swoje, także tam te dwa tygodnie kryminału nic nie zrobiło, pompa z siłowni zeszła, jest dobrze. Czyli co, jakby przygotowania, wszystko to, co gdzieś tam sobie planowałeś, to pod kontrolą było, jeśli chodzi o tę walkę? Oczywiście, że tak. Wszystko jest pod kontrolą, nic się nie zmieniło. Powiedz, tak jak... Przepraszam, jeszcze lepsza motywacja, bo udało się wyjść, tak, także super. To tylko o tej motywacji jeszcze powiedz w takim razie, co taką motywacją jest dodatkowo jeszcze w tym finale, bo o pieniądzach już gdzieś tam było dzisiaj też mówione, pokonać rywala szybko, co jeszcze tą motywacją jest? Pierwsze, co to jest na pewno wsparcie ludzi, które mnie wspierają od samego początku, rodzina, przyjaciele i tak dalej, naprawdę to jest piękne, tak, bo liczą na mnie. Wiem, że czy wygram, czy przegram będą dla mnie, ale chcę wygrać to dla nich i to jest dla mnie pierwsze co. Krystian, teoretycznie scenariusz znamy, ty w niego chcesz wejść, on chce uniknąć na początku przynajmniej tych otwartych wymian. To zamykanie ringu będzie bardzo ważne, ale ty tak szeroko chodzisz na nogach i akurat to zamykanie ringu jest w twoim wykonaniu niezłe. Zamkniemy to spokojnie. Rozumiem, że plan jest taki, żeby w niego ostro wejść, żeby mu nie dać wyjść na wyższe... Planu ci nie powiem, tak jak w pierwszej dniu mówiłem, tak kurwa, na pewno teraz też ci panu nie powiem. No ale macie swoje atuty jednak, prawda? Wiadomo, do czego ty będziesz dążył, a do czego on będzie dążył. Słuchaj, mówiąc, że będę się cofał, czy wiesz, czy tam nie będę próbował go znokautować, to bym zrobił z siebie debila, tak? Także jakoś tam po pierwszej gali możecie mnie ocenić, ale spokojnie, z gali na gali będzie coś nowego i tutaj też będzie coś nowego, także wiesz, słuchaj, Mateusz się przygotowuje pode mnie pod pierwszą galę, tak? No, ja też mam swoich trenerów, mam swój game plan i tak dalej, także coś tam się nie zmienia, ale coś tam się zmienia, nie? Od razu po tym turnieju i tą jedynce odkopałem gdzieś tam w archiwum, bo coś mi świtało w głowie, nie tylko wujek, nie tylko rodzina, i znalazłem twój ćwierćfinał z młodzieżówki, z wagi półciężkiej. Opowiedz coś o tej karierze bokserskiej, ile tych walk było w sumie? 30 walk, tam miałem chyba 4 przegrane, nie pamiętam, wiesz jak to, coś takiego. Od tak naprawdę młodzika do młodzieżowca tam boksowałem, nie? No i co? No to tyle. Gdzieś tam byłem w Anglii, gdzieś tam byłem w Niemczech, gdzieś tam byłem w Polsce, z różnymi zawodnikami walczyłem, raz lepszym, raz gorszym, raz z cięższym, bo nie było zawodników. No ale powiem szczerze, że tutaj ten sport, który jest teraz, ta dyscyplina, to jest to, nie? Ja ci powiem szczerze, że mi się nie chce rękawic zakładać, nie chce mi się sparować te rękawice, bo mi to, no nie wiem, nie lubię tego, wiesz co, wolę już teraz, wolę tak jak tu zostać, i tak jak były zapytania wcześniej, czy chcę iść do boks, czy nie, no to nie chcę iść w boks, chcę zostać tutaj, ja się tutaj dobrze czuję, chyba że już ręce naprawdę odmówią posłuszeństwa kiedyś i tak dalej, że nie będę miał wyboru, no to będziemy próbować coś w boksie, ale na tą chwilę zostajemy tu, no i walczymy. No właśnie, a propos tego walczenia, to też jeśli chodzi o zapowiedź tej gali, dużo było pokazane o tych twoich wartościach i o tym, jak ta walka, co walka dla ciebie znaczy, bo to tak jak już mówiłeś, sama walka, to wejście, bicie się, to niekoniecznie jest jedyne, co gdzieś tam cię pociąga w tym wszystkim. Też było spotkania z kibicami, spotkania z kolegami, ta cała grupa. To o czym to mówię, no to wsparcie, nie jestem w tym sam, tak? Nie jestem tym sam, kibicuje mi tak naprawdę dużo osób z Torunia, nie powiem, że wszyscy, wiadomo, ale nie tylko z Elany, czy tam ze środowiska kibiców, tylko też normalni ludzie, wiadomo, że są ci, co tam zawsze coś powiedzą, choćbyś był najlepszy i choćbyś nie wiadomo jaki, chociaż nie mówię, że ja jestem, tak? No ale mówię o Arturze, no kurwa, no rozwalał wszystkich na ringu i tak dalej, raz mu się tam noga potknęła i co, i tam nagle jakieś komentarze i tak dalej, a tak naprawdę to mało który bokser teraz przyjdzie z nim na sparring i coś tam z nim porobi, no bo wiem jak chodzi i tak dalej, wiem jak wyglądają jego sparingi. Także jakimiś tam ludźmi, co po prostu podcinają skrzydła, to się w ogóle nie kieruje, tak? O to chodzi. Tutaj przed tą teraz finałową walką, z kim tam mniej więcej gdzieś się przygotowywałeś? Pierwsze co, przygotowałem się sam na siłowni. Tam mam jakieś doświadczenie, robimy sobie siłownię, robimy sobie siłę. Później z Kamilem Gorządem, pozdrawiam serdecznie. Też dobrą robotę zrobiliśmy. No, to był cały czas ze mną tak naprawdę, czy na bieganiu, czy tutaj, czy tu, czy miałem gorszy dzień, to mnie dzwonił. No i to samo z Danielem Ponką, ten ostatni okres, którego szanuję i po prostu któremu nie ominę go nigdy, ponieważ był ze mną od pierwszej rundy i będę z nim zawsze. I tak samo będzie u mnie w narożniku, ale to nie znaczy, że ten trener jest
gorszy. Obydwóch szanuję, obydwóch lubię i na pewno następne przygotowania będą tak samo wyglądały. Rozmawiałem z Mateuszem jakieś godziny temu. On mówi, że jak ty się nakręcasz, to z ciebie to nie schodzi tak trochę, że Artur, o którym wspomniałeś, Artur potrafi tak się nakręcić na potrzeby medialne, a w tobie to zostaje. I on tutaj ci trochę dzisiaj prowokował. Myślisz, że to jest jego plan, te niepodanie ręki na ważeniu? Kto? No, twój rywal, Kubiszyn. Ale to ja mu też nie podałem ręki. No, tak chodzi sobie wrażenie, że ty podchodzisz mu po tą... Ja nie, broń Boże, nawet tak nie mówcie. Nie, ja mu nie chciałem podawać ręki. Czyli nakręcony już jesteś. No co, nie lubię go, no co. No właśnie, trochę złej krwi jest, tam też wspominałeś o tym w tym promocyjnym materiale, że troszeczkę gdzieś tam nie bardzo, jeśli chodzi do niego, masz stosunek. No tak, no bo przygotowaliśmy się razem. Słuchaj, no przychodzisz do mnie, przygotowujesz się na Gromdę, prosisz mnie, żebym się przygotował, że przygotujesz się na turniej, ja do ciebie przychodzę, trenujemy razem i tak dalej. Po czym, kurwa, ty wygrywasz pierwszy turniej i ja przychodzę, wiesz, jakbyś sobie wygrał ten finał, zdobyłbyś sobie te pieniądze i tak dalej, bo to walczyłeś, przygotowywałeś się tyle czasu, no to jak potem przychodzę do ciebie, słuchaj, kolego, dawaj, zawalczymy w następnym turnieju. To jest co innego, tak? A nie ty mi wchodzisz, w trakcie turnieju, to po co mi pomagał? No tak, czyli tutaj jak już widzimy też dodatkowa jeszcze taka, jest ta jeszcze jedna motywacja, żeby pokazać mu, że pewnych rzeczy się nie robi. Że to nie rękawice. Że to nie rękawice. Czyli czego generalnie w takim razie możemy się po tym finałowym jutrzejszym twoim występie spodziewać? Ale po? Czy w trakcie? W trakcie. Znowu mi to samo pytanie zadajecie. No co? No nokauty na pewno. No co z wami nagadam? No na pewno nokautu, na pewno eksplozji, na pewno dynamiki. No to będzie dobrze. A tylko jeszcze powiedz mi jedną rzecz, zapytam tak z ciekawości. Czy jak tam gdzieś już wróciłeś po tym pierwszym turnieju i teraz głośno znowu zrobiłeś o tym finale, bo wiadomo, że dużo się o nim mówi, to rozpoznawalność Tysona gdzieś tam wzrosła, jest gdzieś jako ten gwiazda sportu walki rozpoznawany? Słuchaj, ja to w ogóle kiedyś nie chciałem zakładać Instagrama. Założyłem sobie Instagrama, jeszcze jak byłem w Tajlandii, no ale później wiesz, trzeba było na grubo trochę to podkręcić, bo wiadomo, też hajs jakiś i tak dalej, nie? Wracam po tej Gromdzie, idę na miasto, tu mnie ludzie zaczepiają, wiesz, to trochę krępujące, nie? Na Boże, jakieś tam zdjęcia i tak dalej, no ale później to jest później, z czasem zdałem sobie sprawę, że to jest fajne, że ludzie ci kibicują, wiesz, przybijałem ci pionę, robią sobie z tobą zdjęcie i tak dalej, wiesz. Także przywykłem do tego, no ale jest rozpoznawalne, czy tutaj, czy nawet na lotnisku gdzieś w Anglii byłem, czy wiesz o co chodzi, nie? Także... pod tym względem, to jestem w grubym szoku. To jeszcze tylko powiedz na koniec, bo wiem, że chyba jakiś film planowałeś gdzieś tam stworzyć ze swoją osobą. Co z tymi planami na film? To był pomysł mojego byłego menedżera. Padł taki pomysł, ja tak naprawdę nie znam się za bardzo na tym temacie. Rzucił taki pomysł, zostałem z tym pomysłem sam i nie wiem, czy go będę kontynuował i tak dalej. Nawet ci powiem szczerze, o nim nie myślę, bo dla mnie to było trochę pochopne, tak? No ale słuchaj, jak ja mam zarobić jakieś dobre pieniądze, mam coś zrobić fajnego, mam oglądać mój to syn, czy moi wnukowie w przyszłości i tak dalej, to czemu nie? Tak, wiadomo, że jeden ci powie za szybko, a drugi to, a drugi ci powie tamto, tak? Słuchaj, a powiedz mi, jak już ta cała sytuacja na świecie się normuje, to wyobrażasz sobie te następne Grody z kibicami już? No. Z takimi, wiesz? To będzie dopiero power. No zrobicie klatki gości, nie? Flagi wywiesimy i będziemy działać. No to nie możemy się też doczekać tych kolejnych Gromd, ale i tej najbliższej również. Czekamy na ten występ i na tą walkę finałową. Niech to będzie rzeczywiście jedno wielkie pierdolnięcie. Dzięki. Dziękuję bardzo.